Dobra, tutaj już się nagrywa. Tak, tutaj. Dobrze będzie to. A możemy rozmawiać sobie tak, tak? Tak. My raczej staramy się unikać tego wszystkiego, co znamy. To jest taka metoda, no ona jakoś tam się kreuje. To nie jest jakaś określona metoda, według której pracujemy. Polega na tym, że raczej unikamy tych rzeczy, które już znamy i które wiemy, że dobrze zafunkcjonują w sensie stricte teatralnym. Czyli odchodzimy od jakiegoś tam konkretnego napięcia dramatycznego, nie próbujemy jeden do jeden w sensie aktorsko-dramatycznym, tylko wymyślamy sytuację, która może nas gdzieś tam sprowokować do działania w trakcie performance live. Czyli no powstaje pewnego rodzaju libretto, czyli ciąg sytuacji, które się wydarzą. Improwizacja jest istotną rzeczą w trakcie procesu twórczego, to znaczy w momencie, jak przygotowujemy performance. I często robimy tak, że w określonym jakimś zachowaniu pozwalamy sobie na dosyć długie improwizowanie. W czasie spektaklu wszystko jest jakby świadomym działaniem, ale świadomym działaniem niewykreowanym, czyli to nie ma w tym odwzorowania, powielenia, tylko świadomym działaniem bycia w swoim ciele. Że stosujemy pewnego rodzaju ćwiczenia, jak na przykład second move, czy rzeczywiście odbicie się od przestrzeni, w kontekście przestrzeni. I to jest najistotniejszą rzeczą, czyli uważność. Uważność wobec ciała swojego, partnera i tego, co jest na zewnątrz. Nie ma w tym improwizacji takiej, która doprowadza do transu, czyli takiej pozbawionej rzeczywiście świadomości, co nie jest wykluczone, że się pojawia czasami. To zależy od tego, jak to, w jaką stronę poprowadzi nas to konkretne działanie performatywne. To, że się wywodzę z teatru tańca, czyli z teatru, to powoduje, że jakiś rodzaj tej teatralności we mnie istniał. Szczerze mówiąc, to jest jakoś tak już chyba odchodzi gdzieś tam. Ale z drugiej strony ja prowadziłem równorzędną drogę twórczą, która związana performatywną w klubie, w klubach. Czyli to było zupełnie spontaniczne działanie. Czasami były to jakieś konkretnie ustawione sytuacje, ale były to momenty improwizacji totalnej i w czasie tych nocnych, w międzyczasie zaczęły te dwie drogi jakby zbliżać się do siebie. I w tej chwili robię to, co wydawało się, że jest możliwe tylko w klubie, że prezentuję na scenie, czy w galerii, czy na scenie teatralnej i takie jakby odnalezienie się tej jedności. Nie ma w tym czegoś takiego, że ja wymyślam jakieś tam coś, na przykład w tym przedstawieniu użycie tych kostiumów w tym performance, to gdzieś tam się w związku z tym, że ja też robię obiekty takie z materiałów wtórnych, czyli głównie z butelek plastikowych i używam taśmy klejącej, że te obiekty też inspirują mnie potem do działania, tworzenia moich kostiumów. Czyli i to ty powoduje. Sam tworzysz kostiumy? Tak, tak. Wow, i to jest właśnie niesamowite. Ten taki duże spektrum przekazu jest w tym wszystkim. I ta wielość twarzy to jest jakby to jest czy wielokrotność pojawiająca się, to jest odzwierciedlenie mojej osobowości. Chciałam się też zapytać o wpływ, jaki miał na ciebie Wojciech Misiuro. Wojciech Misiuro miał wpływ duży, ponieważ to był początek mojej drogi i pierwszy raz w życiu miałem szansę w profesjonalny sposób pracować z ciałem przede wszystkim, uczestniczyć w inscenizacjach, być też asystentem, byłem asystentem Wojtka Misiuro, asystentem jego jako choreografa i reżysera, czyli też ten proces twórczy zainicjować, który gdzieś tam rozpoczyna się moja tak zwana profesjonalna droga. Że dzięki serdeczne, Wojtku. Jak rozumieć twoją sztukę? Bo wiem, że każdy podchodzi do tego indywidualnie. I dla mnie na przykład to, co było świetne, to, że w momencie, kiedy wczoraj byłam na tym performansie, to po prostu, gdy zaczęło się wasz występ, to się wyłączyłam. Mimo tego, że kamerowałam, to dla mnie to było rozumiem. Takie wciągające, ale doświadczenie. Tak, tak. To powstaje w ten sposób, że
że ja robię to na zasadzie intuicyjnej od początku do końca i robię tak, jak mi to się podoba. Nawet teraz było o tyle, doszliśmy do wniosku, że był dużo ciekawszy ten proces twórczy, te kilka tygodni wspólnej, niż sam pokaz jako taki, że to było tylko dopełnienie. Nie było tutaj tak zwanego stresu przedpremierowego. Było jasne, że to było coś, co zrobiliśmy i nie było, można było lepiej ani gorzej, tylko to jest ten kawałek drogi, który chcieliśmy tutaj podzielić się, spotkać z ludźmi. Ale w takim razie, jaka jest idea? Idea jest taka, że po prostu, że ten przekaz, który ja tworzę, tworzę zupełnie spontanicznie i bez konkretnego przekazu. Czyli nie ma w tym żadnego określonej linii, którą ja zadaję tobie jako widzowi, żebyś ty odczytała, bo ja chcę to powiedzieć. Ten przekaz jest otwarty i nieokreślony, ale jest na tyle szczery i uczciwy i głęboko intuicyjny, że ty odbierasz to tak, że on dotyczy ciebie. I to ty, oglądając, jakby definiujesz sama siebie. Często się, jak ktoś mówi o tym, o czym to było, to ja przyjmuję to, że ta osoba opowiada o sobie w tym momencie. No właśnie, bo zastanawia mnie to, jak inni ludzie odbierają twoje zupełnie postępy. Różnie. To nie ma tak, że ktoś tam, wiesz... Czasami się zdarzają tak, że ostatnio też robiłem kilka rzeczy takich bardziej narodowych, w cudzysłowie, bo jakoś ta sytuacja polityczna mnie bardzo tak mocno przygniotła i tam używałem flagi biało-czerwonej często, czy orła malowałem. To jest taki jakby konkretniejszy, jaśniejszy przekaz wtedy, że jakieś ukierunkowanie, ale też pokazany w taki sposób, że nie do końca, że jaki ja mam stosunek do tego, tylko że to istnieje. To się pojawia jako element, na przykład farba biała i czerwona. Wywodzisz się z teatru, ale później wszedłeś bardziej w coś nowego, bo to też nie jest do końca sam performance ani teatr, więc to jest takie pogranicze. Performance taki stricte wywodzący się ze sztuk wizualnych czy plastycznych polega raczej, wydaje mi się, na takim rodzaju prezentacji konceptualnej, koncepcji czegoś i wykonywaniem pewnego czynności. Z czym się też zmierzamy, bo chcemy doprowadzić do tego wykonywania tej czynności, będąc tu i teraz. A u nas następuje mimo wszystko ten rodzaj takiej emocjonalności, która się pojawia. No i tej jednak takiej dramaturgicznej budowy tego, że to nie jest... Ale zdarzają, często też robię jakieś rzeczy, na przykład permanentne performance, że przez wiele godzin coś się wydarza i mam taki jeden performance, w którym szatkuję kapustę i to trwa powiedzmy 2 godziny do momentu kulminacyjnego, że tam powiedzmy jest 20 minut takiego intensywnego na koniec działania. Ale to też w sensie zależy od tego, gdzie to się odbywa. Jeżeli się odbywa to na festiwalu performance, są inni performerzy, więc to można super pogodzić. Wtedy robisz, szatkuje tą kapustę, ktoś widzi, że ty to robisz, czy to działanie się odbywa, ktoś idzie obejrzeć inny performance, doświadczyć i tak to... I wtedy to działanie ma inny charakter. Albo ty często w klubie robisz pewnego rodzaju zdarzenie, które trwa, nie wiem, 6 godzin. Robisz coś, jesteś w jakimś tam określonym zadaniu. Inny rodzaj performance, który też ostatnio dosyć często uprawiam, to jest w klubach. Mieszkam w Berlinie, w związku z tym tam jest dużo możliwości. I polega to, ja nazywam ingerencja, czyli jeżeli performance, że niespecjalnie ukierunkowany na moją osobę, czyli tak zwany stage i przy DJ-u, czy jakoś ekstra, że jest przygotowany, tylko że umawiam się na określoną godzinę, jest party i powiedzmy o 3 w nocy wchodzę, jest jeden spot i ja robię to na poziomie ludzkim. To działanie. I to jest taki, rzeczywiście to bardzo mnie interesuje, bo to ma zupełnie inny rodzaj odbioru, że jesteś tak łatwo odbierasz wtedy tą sytuację, że płał, nie? Że jesteś, od razu jesteś wiarygodny. Tak, no właśnie chciałam się zapytać o to, jak wyjechałaś do Berlina i jak ukazała się Narodowa Drag Queen. No to było, Narodowa Drag Queen to był pierwszy mój... projekt taki indywidualny, większy, spektakl. Narodowa Drag Queen się w ten sposób, że ja zamieszkałem w Berlinie, tam pojechałem na casting do teatru Moving and Dry, to się okazało, że zostałem przyjęty i tam zostałem. Ale po skończeniu tego kontraktu zdecydowałem się zostać tam po prostu i no, robiłem różne joby, żeby się utrzymać.
ale też powstał Klub Nieudaczników Polskich, czyli takie miejsce, w którym było bardzo przyjazne. W Berlinie? Tak, w Berlinie. Jaka nazwa, co to za ludzie to stworzyli? To stworzyli taka grupa literatów, balarzy, artystów. Nazwa jest bardzo przewrotna i do tej pory bardzo kontrowersyjna, bo jak Polacy często dystansują się do tego, ci, którzy nie do końca mają trochę jakiś dystans do siebie, powiedziałbym. I w tym miejscu jest bardzo ważne mieć przestrzeń, w której może zafunkcjonować. I oni byli na tyle otwarci, że można było zrealizować tam różnego rodzaju działania, więc ja zrobiłem to przedstawienie Narodowa Drag Queen. Zaprosiłem do współpracy jeszcze dwie osoby z Polski. Nie, jedną z Polski, jedną z Berlina, bo to miało osobowo różne tam przebiegi, różne osoby potem to grały. Bardzo fajne przedstawienie i to było tak, że wtedy było spokojnie, że nie było żadnych kontrowersji, że można było je grać. Podejrzewam, że w czasach obecnych to by było jakieś po prostu od razu świętokradztwo totalne. No byłoby to ciekawe. Tak, że wiesz, bo tam były takie elementy katolickie, sakralne, Jezus Chrystus, Matka Boska, w środku serce siekiera. Jak to powstało? Jak wpadłeś na to? W sensie wizualnym wpadałem na to. Czyli to jakby obiekt, który powstawał. Przy tym obiekcie pomagał mi Roman Lipski, przyjaciel, malarz z Berlina, w zbudowaniu tego obiektu. Jakoś to powstawało na zasadzie takiego nabudowy obiektu estetycznego. Nie miało to kontekstu. Znaczy, w międzyczasie te konteksty gdzieś się tam zeszły ze sobą, że i co wykorzystać, żeby to wyszło. Ala Gruca zrobiła do tego kostiumy dla nas. Rzeczywiście wspaniałe kostiumy drag queen z takimi pióropuszami, z diodami, więc to było cudowne. I też wykorzystałem cytat z filmu Andrzeja Wajdy Wesele, że tam taki polski typowy tekst, że piłem wódkę, jako taka drag queen, te dwie pozostałe mnie obsługiwały i miałem kiełbasę, ogórek i chleb. Taki, że to jest taki hosiup i... Wow, a jeżeli chodzi o współpracę z ludźmi z innych krajów? No to teraz, jak mieszkając w Berlinie, to spotykam się z bardzo wieloma artystami z różnych stron świata. Tym bardziej, że Berlin jest teraz mekką takich wolnomyślicieli, czy osób, które poszukują gdzieś podwyższonej świadomości, czy spotkania z ludźmi o podwyższonej świadomości, rozwoju, wymiany. I jest naprawdę jest mnóstwo artystów bardzo ciekawych i mnóstwo artystów młodego pokolenia, których świadomość zaskakująco jest na podwyższonym poziomie. Też jest bardzo ciekawa scena polska, tak jak do tej pory to było zawsze, że tak, że ten rodzaj Polski w zachodniej Europie był zawsze taki... To w tej chwili jest, scena w Berlinie jest wspaniała, jest tylu wspaniałych artystów, młodych ludzi, którzy po prostu bez pardonu, bez żadnych kompleksów realizują swoje rzeczy, współpracują, więc to współpraca z międzynarodowymi artystami niczym się nie różni od współpracy z polskimi artystami. To jest po prostu tylko tak, że masz tę możliwość. Często też mam, teraz jeżdżę dużo do Stanów, do Miami głównie, tam mam, jestem związany z Charo Quest, to jest artystka, performerka i malarka, z którą się bardzo zaprzyjaźniliśmy w 2014 roku na festiwalu Performance, który ona w Miami organizuje. No i jakoś tak co roku się tam odwiedzam w styczniu ją i robimy wspólny taki event, głównie muzyczne performance. Ona zaprasza z takiej Underground Miami. Ja robię performance, jeszcze jakiś tam ktoś się pojawi, coś tam. Tak, alternatywa, bo tam jest wszystko raczej... nie ma takiej europejskiej alternatywy w takim stricte znaczeniu, czy myślę, czy nawet jak w takich miastach stricte europejskich, to trochę inaczej funkcjonuje. Spodobał mi się opis i to, jak na gości podchodzisz. W sensie, że jest to taką manifestacją radości, naturalności i spontaniczności. Tak, i to jest tak ładnie, niewinnie i czysto opisane.
Dokładnie tak było. To było też tak, że jak ja byłem na początku swojej drogi w Trójmieście, jestem od 82 roku, to jako artysta młody chcesz coś wyrazić, chcesz zamanifestować, ale nie znasz, nie wiesz, którędy jest ta droga, jak ona wygląda. Często używałem na gości, rozbierałem się w klubach, w Spatifie głównie, w Sopocie czy w Sfinksie. I to było o tyle okej, że te osoby prowadzące to, to była taka mekka artystów w tamtych czasach, że to było takie, dla wielu osób było szokujące, ale z drugiej strony to było też takie jakby prowokujące i intrygujące jednocześnie, bo to nie był taki ekshibicjonizm w sensie takim, że ja chciałem, że to miał podtekst seksualny, wręcz odwrotnie, to miał jakiś taki podtekst manifestu. I szczerze mówiąc, teraz to jest tak, że w kulturze na przykład germańskiej to w ogóle ten problem na gości nie istnieje. Więc to zupełnie inaczej funkcjonuje, że ciało nagie jest po prostu raczej takim, u nas takim, no nie wiem, no, naturą rzeczywiście, spontanicznością, radością życia. No tak, u nas trochę U nas inaczej to wygląda przez, to, przez ten pres kościoła i moralności, że nagość to jest jakby grzech, związana z grzechem, z perwersją bardziej. Także ale nie jest jakąś istotną rzeczą w tej chwili dla mnie. Często właśnie specjalnie zostaje w tym w slipach, czy w przykrywam swoje narządy płciowe, bo wiem, że dla wielu osobom to powoduje koncentrację właśnie nie w tym momencie, że to jest to, nie to, co chcę uzyskać. Bo ja chcę, jeżeli ja się rozbieram i chcę zainwestować, tak jak mówiliśmy, pewien rodzaj freedom, ale ktoś się fokusuje na moim członku wyłącznie, no to ta freedom gdzieś jest dokładnie czymś odwrotnym, nie? Mi się chyba najbardziej podobało przedstawienie, jak byłeś przybrany za diabła i miałeś takie rogi, ale takie, one tak powiewały po prostu. I na rowerze jeździłem tak wtedy. No, to było mega, tak jakby mega uroczo ten diabeł został przedstawiony, także to nie był zły diabeł. Tak. No, to właściwie to nie miał być diabeł, tylko te rogi ze starego materaca wsadzone do rajtek i naciągnięte na twarz. I czy mi chodziło właściwie chodziło mi o stworzenie rodzaju tej formy dziwnej. To było jakby moim archetypem powstania tej sytuacji. Ale dosyć był taki chyba prosty kod z diabłem. Nie? Że czerwony kolor, to więc to podejrzewam, że dlatego dosyć łatwo można było łyknąć w ten sposób. A czy teraz często bywasz w Polsce, czy jesteś głównie w Berlinie? I nad czym teraz pracujesz? Teraz jestem w Polsce w związku z tym performance tutaj. Przeniosłem się z Sopotu do Wrzeszcza, z czego się bardzo cieszę, bardzo lubię to miejsce. Mieszkam w Berlinie, teraz jutro lecę do Paryża, bo pojutrze lecę do Montrealu, a z Montrealu jedziemy autem z moim przyjacielem, partnerem do Nowego Jorku. I tam w Nowym Jorku będę miał performance 9 listopada. Także dużo rzeczy, dużo podróżuję. Te podróże zawsze, nawet jeżeli one nie są stricte zawodowe, to staram się wykorzystać tę podróż do tego, żeby nawiązać kontakt albo sprowokować jakiś rodzaj działania. A jeżeli chodzi o twój kontakt z Anną Steller, bo to jest zamknięcie trylogii. Tak. I o to chciałam się zapytać. Czy jak się zamyka ta trylogia, jak to można rozumieć i później, czy zamierzacie jeszcze coś razem stworzyć? Właśnie wczoraj o tym gadaliśmy, że, tak, że to jest taki koniec, tryptyk, ale właściwie to chyba nie ma końca. Rozumiesz, bo to tak się mówi, że tworzysz coś, ale jak się dobrze rozumiemy mamy obydwoje rzeczywiście takie doznanie, że to jest taki nasz najbardziej świadomy performance, który stworzyliśmy wspólnie. I że tak jak mówiłem poprzednio, że istotą rzeczy była ta droga, ten rodzaj taki proces tworzenia.
że to było tak płynne, tak nie było, że tak jakby, że to ego przy okazji gdzieś się rozpuszcza, że jesteś artystą, ale nie narzucasz konkretnie swojej wizji, którą masz do zrealizowania, tylko jesteś ciekawy tego, co powstanie. Że twoim partnerem jest osoba, która podobnie to przyjmuje, więc to jest... To jest właściwie tak, jakbym robił sam, ale z Anią, która partneruje. To jest cudowny rodzaj spotkania. A jak się poznaliście? Poznaliśmy się, ja w 2004 roku wróciłem z Berlina do Polski na jakiś czas, bo jedna rodowa drag mi nie wystarczyła i potrzebowałem tworzyć, a tam nie miałem takiego gruntu. Potrzebowałem rzeczywiście porządne oparcie w kontekście, żeby coś robić, mieć pewność siebie, że jestem... I to spowodowało, że wróciłem i zrobiłem takie duże przedstawienie na 7 tancerzy i 5 modelek. I Ania była jedną z tancerzy i też była asystentką. I ja widziałem na przedstawieniu Dada von Bzdylow. Mi się spodobała i ją po prostu zaprosiłem do współpracy. I od początku było bardzo... Bardzo inspirująco. Ania jest niesamowitą osobą, bo ma taki rodzaj właśnie tego takiego niepokoju w sobie, ale jednocześnie takiego bardzo ciekawy rodzaj postrzegania i budowania rzeczywistości, realności sceny, tak bym to określił. Naprawdę bardzo lubię w niej taką organiczność, intuicję. No bo właśnie... Oprócz tego jest piękną kobietą i ma bardzo dobrze opanowany warsztat, czyli ciało swoje. Na to wspaniałe. Chciałam zwrócić uwagę, że wy obydwoje tak niesamowicie zdrowo wyglądacie, że tego tak się nie postrzega wykonywania tego rodzaju aktywności jako coś, co wymaga tak rozwiniętej fizyczności. Tak, rozumiem. No. To fizyczność powoduje, że masz chęć tworzenia i wtedy jeżeli... Bo często fizyczność jest przeszkodą w tworzeniu, że masz pewien ograniczony spektrum działania. Paradoksalnie to moja fizyczność z wiekiem jest coraz lepsza. I też dodatkowo, bo to idzie z rozwojem świadomości, bardziej świadoma. Że to nie jest tak, że jest, wiesz, jakoś typowo rzeczywiście taki sportowy rodzaj fizyczności, tylko ten sportowy rodzaj fizyczności jest pamiętany tym, że ja kumam, co się dzieje tutaj w tym nadgarstku, albo mogę sobie zakumać, jak będę chciał. Jak ja przyjeżdżam do Polski, to jestem bardzo miło zbudowany. W Gdańsku mnie po prostu tak zaskoczył swoją, wiesz, swoją procesem takiego eksplozji wręcz, jako miasto, te drogi, trakty komunikacyjne, że naprawdę super. A świadomościowo to też mi się wydaje, że to jednak idzie do przodu, zdecydowanie. Ale lepiej na co dzień czujesz się w Berlinie. Tak, czuję się cudownie, wspaniale. Znaczy, tutaj też się czuję bardzo dobrze, ale no tam mam swój dom, także mieszkanie, nie, że tam moje miejsce jest tam i czuję się tam bardzo swobodnie. Aczkolwiek wiesz, że to jest chyba kwestia też świadomości tego. Jak jesteś w porządku ze sobą, to wszędzie się czujesz dobrze.